Okej, słuchajcie, to będzie raczej lightning talk niż talk, bo zawsze te zmiany są dość krótkie, dość małe w każdej wersji Rubiego. Więc chcę wam powiedzieć o tym, co zostało nowego wprowadzonego w Ruby 2.3. Nazywam się Mateusz Nowakowski i jestem Ruby developerem w Daft Code. I Ruby 2.3 Preview 1 zostało wypuszczone 11 listopada w 2005 roku przez Ruby Core Team. I okej, okay, pierwsza zmiana, którą wprowadziło, to Frozen String Literals. Przepraszam. Dobra, i czy ktoś z was kojarzy coś takiego? Jakiś string.freeze? Kojarzycie, nie kojarzycie? Okej. Okay. Freeze ma kilka fajnych zastosowań. Po pierwsze, to jest info do innych deweloperów, że nie ruszaj mojego stringa, czyli nie ma możliwości, że możemy coś do niego pushować, nie możemy na nim robić gsubów z wykrzyknikiem. Tak, no jakby to jest string, który w zamiarze mamy, żeby on nigdy nie został zedytowany w naszym kodzie podczas jakby procesowania, tak? Bo oczywiście w edytorze możemy zmienić wersję naszego programu, ale potem w kodzie, w czasie działania już kodu nie będzie możliwości zmiany tego stringa. Po drugie oczywiście performance, w momencie kiedy stworzymy dwa razy takie stringi, one będą w pamięci zapisane tylko raz. I to jest naprawdę całkiem niezły przyrost, bo jest to około 44%. I to zostało wprowadzone w Ruby 2.3, to jest Frozen String Literal. Możemy to dodać jako komentarz na początku naszego pliku i wtedy wszystkie stringi w tym pliku będą traktowane jako pliki frozen, jako stringi frozen i prawdopodobnie na 99% będzie to opcja jakby domyślna w Ruby 3.0, które wyjdzie, jak Piotr powiedział, nie wiadomo kiedy, ale będzie 3 razy szybsze, a przyrost 44% to jest całkiem dużo, więc prawdopodobnie będzie to opcja standardowa i może warto już się do tego przyzwyczajać. Kolejna opcja to są Safe Navigation Operators. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy coś takiego. A jeszcze gorzej, jak na przykład chcemy sprawdzić potrójne zagłębienie i wtedy nam ta linijka ma 120 znaków. Więc cudowna metoda, małpa kropka i możemy to chainować i robi dokładnie to samo. No i możemy sobie pomyśleć, że to jest przecież to samo co try. No i niestety nie jest to dokładnie to samo co try, bo troszeczkę różnią się w implementacji. Try sprawdza najpierw, czy obiekt jest nilem, potem sprawdza, czy ten obiekt, znaczy zwraca nil, jeżeli ten obiekt nie odpowiada, tak? A w sytuacji, kiedy używamy Safe Navigatora, po prostu jest sprawdzane, czy obiekt jest nilem, jeżeli jest nilem, to zwraca nil, jeżeli nie jest nilem, no to dostajemy no method error. Więc jest to dokładnie takie same zachowanie jak try z wykrzyknikiem. Dobra. Więc warto być z tym ostrożnym. Nie jest to dokładnie to samo co try i używajmy tego z głową. Chyba najlepiej w tych sytuacjach jak te. Można ładnie sobie zrefaktorować kod i pewnie w RIK-u będzie, raczej w Rubokopie, ale będzie to widać. Okej. W ogóle smalem. Tak, ale to jak zwykle pewnie będzie, ale nie będzie nam się włączony. Wybiera nam taki mocno radykalny pod tytułem, nie powinien tego robić. Ale to jest wygodne faktycznie. Dobra. Kolejna rzecz to jest hashdig i arraydig. Na przykład takiego array'a oczywiście raczej nie jest to wykorzystywane w aplikacjach, ale możemy sobie wyobrazić czasami głęboko zagłębione array'e. No i normalnie dostajemy się do tego przez nawiasy kwadratowe, podając je po kolei. Dig pozwala nam przekazać argumenty po przecinku. Jest to w miarę wygodne, ale nie zyskujemy tutaj wiele. Myślę, że dużo bardziej przydatne to będzie przy haszach. Czyli w sytuacji, kiedy mamy jakiegoś hasza JSON-a dostajemy z userem i dostanie się do danego parametru przez dig będzie dużo łatwiejsze. Dobra, kolejna rzecz. Tak, tak, jeżeli drugi element zwraca wtedy nila, dokładnie. W sytuacji, kiedy tutaj zero nie będzie istniało,
to trójka nam się już wywali. A kiedy będziemy mieli to po przecinku, to dig po prostu zwróci nila. Więc przy parsowaniu właśnie JSON-ów to będzie całkiem fajne, bo jeżeli nie ma w ogóle adresu, no to nie wywali nam się, tylko zwróci nila. Dobra, kolejna rzecz to jest hash comparison, możliwość porównywania haszkowało. I tego jest mnóstwo, warto żebyście po prostu sobie spojrzeli w necie na wszystkie przykłady, jak działa to porównywanie. No, ale możemy sprawdzać, czy hash jest większy, mniejszy, równy, większy, równy, mniejszy, równy. I sprawdza po prostu, czy istnieje taki key value w drugim haszu. Tutaj jest jeszcze jeden przykład porównania. Kolejna rzecz to jest hash to proc. I to, co możemy zrobić, to na haszu zawołać to proc. Mamy wtedy stworzonego proka i w momencie, kiedy na proku zrobimy call i w nawiasie damy symbol, jeden z symbol tego hasza, no to dostaniemy jego wartość. Spoko, ale czy to nie jest dokładnie zachowanie, które mamy tutaj? To jest dokładnie to samo zachowanie, więc tutaj nie będzie to za bardzo potrzebne, ale w sytuacji, kiedy chcielibyśmy robić już tak, na przykład mapowanie na jakichś kluczach, no to funkcja toproc będzie zarąbista do wykorzystania w tej sytuacji. Zamiast używać mapa z blokiem, możemy po prostu podać mu proka. Kolejna opcja to jest fetch values. Jest to bardziej strict, co to może być? Bardziej. Dobra, zaraz ścisła. O, bardziej ścisła opcja values add. W momencie, kiedy na haszu wywołamy values, fetch values, kiedy wywołamy values add i podamy mu dwa symbole, no to w miejscu symbola, który nie istnieje, po prostu będzie wstawiony nil. Jeżeli zrobimy fetch values, to wywali nam błąd, że takiego klucza w tym haszu nie ma. Kolejna opcja to jest grep podkreślenie V. To jest po prostu odwrotność grepa. Kod mówi sam za siebie. Możemy sprawdzać, co istnieje w arrayu, na przykład grepem. Następna opcja to są, do numeriku zostały dopisane positive i negative. Możemy sprawdzać, czy liczby są dodatnie, czy ujemne. I możemy też używać tego w takich sytuacjach. Dobra, nie wiem, czy ktoś z was kiedyś korzystał z gemu DigiMin? Nie? Okej. Okay. DigiMin jest gemem, który podpowiada nam, tak samo jak w Bashu mamy podpowiedzi, jakieś literówki. Czyli jeżeli użyjemy złej metody albo użyjemy zmiennej, która nie istnieje, w konsoli będziemy widzieć, że nie ma takiej metody, ale może chciałeś napisać to. Całkiem przydatne. No i pytanie, kiedy Ruby 2.3 się pojawi. Mac ostatnio na RubyConfie, czy to był RaceConf? Na RubyConfie powiedział, że będzie około świąt dostępny. Więc czekamy. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Coś w kwestii performance w Ruby 2.3? Jeszcze raz. W kwestii performance'u. Tak. Czy coś się wydarzyło? Czy coś się wydarzyło? No jakby główny wzrost performance'u na pewno będzie w sytuacji, kiedy będziemy robić ten frozen strings. Mhm. A tak to nie, no czekamy na Ruby 3.0, które podobno ma być 3 razy szybsze. Okej. Dobra, to jeśli nie ma pytań, to dziękujemy.